Kamil Mroczkowski, była szybka demolka, rozgrzałaś publiczność. Spodziewałaś się, że tak szybko skończy ta walka? Z początku nie wiedziałem, z kim walczę. Znaczy, ciężko określić, nie widziałem przeciwnika, robiłem swoje. Trafiłeś, poszedłeś za ciosem. Tak, tak właśnie było. Chwilę przed tobą, ty pewnie nie oglądałeś, bo się rozgrzewałeś. Zawalczył Anglik, z którym się spotkasz jutro. Kurczę, Chob wygląda, pojutrze, przepraszam, tak? Chob wygląda jak ciupkę mniejsza wersja Antonego Joshua. Co prawda widać u niego chaos jest w tych poczynaniach, ale jak ty jesteś silny fizycznie, tak nie wiadomo, czy on nie będzie cię silniejszy. On może mi pasować, bo ma szeroko rozstawione nogi i ręce, także weryfikacja za dwa dni. Mocno bije po dole. Mocno bije po dole? Ja też bije po dole. Słuchaj, źle polosowałeś teoretycznie, bo tak, pierwsza walka stosunkowo łatwa. Teraz trafiasz na niezłego kozaka. W trzeciej walce na Niemca, co prawda znakotowałeś go już, ale to mistrz olimpijski w twojej grupie wiekowej. I tak rozmawialiśmy sobie kiedyś tam przy kolacyjce za dwa dni temu, ale mówisz, jak mam zrobić złoto, to i tak możesz wszystkich pokonać. Tak, jak mam zrobić złoto, to nie patrz się na przeciwników, tylko się idzie i walczy, tak? Powiedz mi tak, widziałem cię gdzieś od dwóch lat, cię obserwuję. Strasznie się zmieniłeś fizycznie, ale przy okazji też motorycznie widzę, że... Bo wiadomo, że każdy chłopak potem już żyje, ale też widzę u ciebie ogromne postępy w tej motoryce przede wszystkim. No idę cały czas do przodu, cały czas jest progres. Na siłownię co prawda nie chodzę. Skupiam się na dynamice, także jest dobrze. Właśnie generalnie tutaj w tej grupie wiekowej są duzi chłopcy, ale właśnie często brakuje tej dynamiki, a naprawdę masz szybkie łapy. Z reguły wszyscy trenują na wytrzymałość, żeby te trzy rundy jakoś przeboksować, tylko że w ciężkiej wadze to tak moim zdaniem to najważniejsza jest chyba szybkość i dynamika, także pod to się szykuje, nie? Dobrze, jak taktycznie chcesz rozegrać tą walkę, bo ten chłopak się na ciebie na pewno rzuci, bo wydaje mi się, że boksersko go dużo przewyższasz, natomiast on chyba taką bitkę będzie próbował zrobić. Będę starał się dużo kontrować, no i nie bić się, bo jest wiadomo większy, ale na szybkość, wszystko na szybkość, nie? Oszukam go. Powodzenia życzę. Dziękuję bardzo.